Cześć, siemanko. Dzisiaj chciałem Wam pokazać odrost Musa Dayao. Jak pamiętacie z ostatnich wykopków, nie miał żadnych liści. W tym czasie mnie wypuścił raz, dwa, trzy, cztery i tu idzie piąty. Miał jeszcze wtedy mokrą ziemię z wykopku, więc zanim on wypił tą całą wilgoć, oczywiście jeszcze musiałem go podlać, bo chciałem, żeby się trochę ukorzenił. Zanim tutaj właśnie cały czas jest słońce, więc temperatura również u mnie jest wysoka, bo ciągle jest 24 stopnie, 25, a czasami właśnie jak jeszcze tak porządnie słońce świeciło, to do 27 dochodziło. No to on sobie bardzo fajnie rósł, szybko oczywiście, no nie, mała sezonka, tak, ona się jeszcze nie wyciąga aż tak bardzo, no bo to jest jednak słoneczne miejsce. Ale od pewnego czasu właśnie już go nie podlewam i ten liść mu idzie bardzo, bardzo wolno. Tego liścia już ma z tydzień czasu, a ten mu się tak bardzo powoli wysuwa. Więc sądzę, że nie będzie wyciągnięty. To jak widzieliście, to jest ten Dayao, który miał więcej korzeni, to była ta większa sezonka. A co się stało z tą małą? Ta mała powoli, powoli coś tam wypuszcza. Wygląda tak. Jakiś czas temu był trochę większy ten kikut, lecz ona jakoś tak bokiem to wszystko wypychało i taka była cały czas nieforemna ta sadzonka. Coś tam tak się pyprało, można powiedzieć. Ale jak widzicie, listek taki malutki, bo malutki, ale wyszedł. No i zapewne tam zaraz będzie wychodził kolejny. Tego podlałem, ponieważ tu jest cały czas słońce, wilgoci też mu potrzeba. Chcę, żeby wypuścił parę liści takich po prostu ładnych, docelowych, ze względu na to, żebym osobiście mógł go lepiej, jak to powiedzieć, żebym miał podgląd na to, czy mu wystarcza wody, czy nie. No bo w takim, jak mu zabraknie wody, jeden liść padnie i koniec. I będzie po bananowcu. A tak to będę miał jakiś tam podgląd, że na przykład dwa dolne liście lekko usychają czy coś. Dobra, to trzeba się jeszcze wstrzymać z tydzień czasu i dopiero podlać, tak? To z takich względów sobie po prostu go podlałem. Więc jak widzicie, Dayao bardzo wcześnie, nawet takie małe kiełki puszczają już korzenie. Jedni oddzielają na zimę, ja oddzieliłem sobie, jedni oddzielałem na lato, ja sobie oddzieliłem na zimę. I myślę, że w fajnym stanie będę mógł rozpocząć następny sezon. Dobra, to by było na tyle. Krótki taki update. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.